Te materace są dla Pawełka i Aleksa? Tak, właśnie. Gdzie je położyć? Może tutaj, koło waszych łóżek. O tak! Chcę, żeby Pawełek spał obok mnie. Okej, mi to nie przeszkadza. Wygodnie tu, ale potrzebne są jeszcze kocyki. Tak, są tutaj. Teraz będą tu mieć naprawdę przytulnie. Tak będą się czuli jak w domu. Już się nie mogę doczekać, ale będzie fajnie. O tak, na pewno. O, czyż mama nie wygląda dziś elegancko? Dziękuję, możemy już iść. Mama! Mama! Na pewno świetnie będziecie się bawić u Ani i Lenki, a zaraz z samego rana was odbiorę. Waliszka. Tak, w tej walizce jest wszystko, co będzie wam potrzebne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Tutaj są rzeczy chłopców. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Szybko zasną, jeśli zaśpiewacie im jakąś kołysankę. Wszystko będzie dobrze. Dzieciom na pewno się spodoba. Przygotowaliśmy już dla was przytulne łóżeczka. O, ładnie. No dobrze, to na razie, urwisy. Miłej zabawy. Pa, tatusiu. Bądźcie grzeczni i ładnie śpijcie. Do jutra. Mama. Na pewno już za chwilę będziecie się fajnie bawić. Ania i Lenka mają dużo zabawek w pokoju, prawda? Tak. Chodźcie, pójdziemy razem do dziecięcego pokoju. No dobrze, to do zobaczenia. Jeśli coś pójdzie nie tak, to zadzwoń, dobrze? Oczywiście, ale na pewno wszystko będzie dobrze. Do mamy! Pobawmy się w coś razem. Zobaczysz, Pawełku, jak będzie fajnie. Zaczekajcie, zaraz wam coś przyniosę. Co ty robisz? Budujemy dom. Hurra, budujemy dom z pudełka. Halo, jak tam w środku? Trochę ciasno, ale fajnie. Zróbmy w domu okienko. Tak. W środku zrobi się jaśniej i będziecie mogli wyglądać. Umiem zrobić fikołka przez okno. Juhu! No chodź, pomogę ci. Proszę. Szybko, wszyscy do środka. Och, ale macie wspaniały domek. Ale teraz czas już do łóżek. Nie, mamusiu. Nie jesteśmy jeszcze zmęczeni. Tak, tak. Mówisz to co wieczór. Marsz do łazienki. O rany! Popatrz na siebie! Wszyscy już w łóżeczkach. Ślicznie. Piosenkę! No dobrze, kołysanka na dobranoc. Był sobie król, był sobie paś i była też królewna. Żyli wśród róż, nie znali bór, rzecz najzupełniej pewna. Żyli wśród róż, nie znali bór, rzecz najzupełniej pewna. Teraz o kotkach. Dobrze, ale okryj się kocykiem, Aleks. Kotki dwa, szaroburę obydwa, nic nie będą robiły, tylko ciebie bawiły. A teraz o doradce. Co takiego? Nie śpisz jeszcze? Bądźcie cicho, przez was nie mogę spać. Teraz ja wam coś zaśpiewam. Stary niedźwiedź mocno śpi. Świetnie, Aniu. Zasnęli. Dobranoc, śpi dobrze. Ty też, mamusiu.
No i co? Zasnęli? Tak, w końcu. Też idę już spać. Tylko po cichu. Bardzo cicho. O, do licha. Co to było? O rety, jak tu spać w takim hałasie? Przepraszam, wpadłem na deskę do prasowania. No wiesz co? To był przypadek. Mamo, tak się nie da spać. Nie chcę spać sam. No dobrze, będziecie spać wszyscy razem. Będzie wam ciepło i przytulnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Wstawaj, tato. Dobrze spałeś? Lepiej nie pytaj. Jeśli podobał wam się odcinek, dajemy łapkę w górę. A żeby nie przegapić kolejnych, wciskamy przycisk subskrybuj kanał.